Zachęta do tego, żeby wspominać dzieła Pańskie, pojawia się w psalmach wielokrotnie. Mamy kilka psalmów, gdzie właśnie psalmista, stając przed Panem i zanosząc do Niego modlitwy, mówi: wspominam Twoje dzieła, myślę o tym, czego dokonałeś. Dlaczego to doświadczenie dla wspólnoty żydowskiej było takie ważne? Bo Bóg nie zawsze tak łatwo przychodzi nam z pomocą. Wielokrotnie nasze modlitwy nie są wysłuchiwane, przynajmniej nie otrzymujemy tego, co prosimy, tak jakby Bóg był głuchy na naszą prośbę, i wtedy jesteśmy, tak jak pewnie wszyscy, którzy zwracają się do człowieka, który nie może nam pomóc, kuszeni do tego, żeby zwrócić się do kogoś innego. I czasami tak mamy, jeżeli nie działa pomoc tego Boga, to może zadziała pomoc tego Boga. I w psalmie jest tego ślad, że któryż z bogów jest taki jak ty? Psalmista ewidentnie przeżywa czas oczekiwania na reakcję Boga. Bóg milczy na jego prośby. Jest w jego sercu to pytanie, czy może jakiś Bóg jest potężniejszy, ale nie odmawiam tego, żeby zwrócić się do innego Boga, bo doskonale wiem, dzięki właśnie temu, że pamiętam, co zrobiłeś dla Jakuba, jak ręką potężną wsparłeś Jakuba. Pamiętam Twoje dzieła, oglądałem Twoje dzieła i nawet jeżeli teraz na nie czekam, to nie znaczy, że w nie wątpię. I takiej postawy potrzebujemy w naszej modlitwie. Dzisiaj raczej nie jesteśmy kuszeni do tego, żeby odwracać nasze spojrzenie w stronę innego Boga, bo gdzieś wszyscy wiemy, że jest jeden Bóg i doświadczenie politeizmu zniknęło z naszej kultury. Ale jesteśmy czasami kuszeni do tego, żeby szukać jakiejś skutecznej modlitwy. Szukamy jakiegoś narzędzia, skaczemy z jednej noweny na inną, biegniemy z jednego sanktuarium do innego, od jednego charyzmatyka do drugiego, bo bardzo nam zależy na tym, żeby otrzymać od Boga to, czego potrzebujemy. Natomiast psalm uczy nas cierpliwego trwania przed Panem, jakiegoś ufnego oczekiwania na to, że wcześniej czy później On zawsze odpowiada na nasze pragnienie.